Witam kochani bardzo serdecznie. Jak zawsze to mówię, może będzie łączony, może nie, to w zależności jak tam będziemy mieli materiał do pokazania, co będziemy mieli do pokazania. Dawid jako delegacja pojechał dzisiaj na jakieś tam zakupy. Tak co tydzień, co półtora będziemy po prostu uzupełniać, więc tak jako jedyny pojechał. Mimo tego, że Ignaś bardzo chciał, no to wiadomo, nie ciągamy teraz. Staramy się jak najmniej osób jechać na te zakupy. I muszę na chwilę się rozłączyć, bo Stasiek już tam marudzi, ma po prostu dzisiaj okropny humor. Teraz pewnie jak Dawid wróci i nie zapomnę, to pokażę wam, co tam kupiliśmy. Dajcie mi znać, czy ten kwiatek tak powinien wyglądać, czy on powinien rozłożyć tutaj te swoje pąki ala, czy on po prostu taki jest, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak on powinien wyglądać. A tutaj Ignasiek, co robisz? Co? Nudzi już im się strasznie, no. Bił cię Stasiu? No wy się bijecie nawzajem co chwilę po prostu. No razem, no. Już jest wszystko ok. Stasiek, chodź. Tutaj właśnie Dawida mama któregoś dnia nam tylko przywiozła różne dwie takie. Dwa zajęcia dla chłopców. Pierwsze to są takie autka, puzzle, naprawdę są fajne, mają kilka elementów, więc nie sprawia to trudności moim chłopcom. Znaczy Ignasiowi bardziej. I tutaj są takie misie, które układamy. Ja je włożyłam tutaj do reklamóweczki, ale tutaj mamy... O, czekajcie. Ale tutaj mamy to pudełeczko, które jest do nich. Idziesz układać? No, Ignaś właśnie zauważył, idzie układać, ale to bardzo dobrze, zajmie się czymś. Razem się pobawimy, tak? Pokażesz widzom, jak układasz misia? Co? Jaką stylówę wymyślisz? Siadaj tu. Są w ogóle firanki do założenia wyprane. Siadaj. Dobra, ułożymy jakiegoś fajnego misiaka. Idziesz, Stachu? Stachu tam się skrada. Nie może iść. O, ty. Nie może. Może, może. Chodź, Stachu. Nie idź. Dobra, układasz na spacerek? Spacerek. Na spacerek. O. Wow, pokaż. No przepiękny, ale ma jakąś minę taką grymaszącą. Chyba płacze ten twój misiu. Nie, czasem jaki. Dobra, chyba mu się poprawi humorek, tak? Tu masz uśmiechnięte też. Gdzie jest ta? Przed Stachu. Tak w ogóle to dziękuję wam bardzo za całą aktywność na moim kanale, za wszystkie komentarze, że piszecie, naprawdę mi jest bardzo cieplutko na serduszku i uwielbiam wam po prostu odpisywać. Teraz siedzimy w domu, dajcie znać jak wy się trzymacie, bo u mnie już po tym półtora tygodniowym, poczekaj Ignasiu, u mnie po tym półtora tygodniowym takie siedzenia w domu już można dostać po prostu jobla, za przeproszeniem. Wychodziliśmy, była piękna pogoda tutaj na podwórko, ale znów się zimniej zrobiło. Stasiek z katarem, więc nie wiem, czy dzisiaj wyjdziemy razem, czy może tylko Ignaś na troszeczkę wyjdzie poddychać świeżym powietrzem. Zobaczymy. Co tam mówiłeś, że jaki pomysł, żeby wyjść? Dobry pomysł. Dobra, wyłączę ten telewizor, bo rzeczywiście teraz tak był, że po prostu Ignaś mówi mnóstwo, wiecie, słowotok. Ja mówię coś, tutaj gra telewizor, więc rzeczywiście może być, czekajcie, może być niezły harmiter, o tutaj jest dużo, dużo lepiej. I tak, no miałam dzisiaj nagrać, dzisiaj, wczoraj czy przedwczoraj miałam nagrać jeden filmik siedzący, nie zrobiłam tego i nie wiem, czy dzisiaj też to zrobię, ale bardzo bym już to chciała zrobić, zwłaszcza, że jest wolne, że jeszcze chwilkę jest Dawid w domu, to mogłabym to sobie jakoś ogarnąć i również wam wstawić, bo to jest... sprzątanko jednej rzeczy, więc wyjdzie mi to naprawdę na plus, no i dla was będę miała jakiś tam materiał, mam nadzieję, że wam się spodoba taki. Więc oczywiście poduszki rozwalone. Ja jak Dawid był właśnie na zakupach, pomyłam sobie podłogi, pozmywałam, poodkurzałam, poskładałam dwa prania, wstawiłam do suszarki, wyprałam kolejne, więc no, jest już troszeczkę zrobione. Zaraz idę umyć jeszcze lusterko przy szafie. No i tyle. Dawid zaraz będzie u nas pod Kauflandem, wiecie co, przed kolejki. Trzeba czekać, wpuszczają po kilka osób, ale to naprawdę jest wielki plus. To jest wszystko po prostu robione dla naszego bezpieczeństwa. Czasami trzeba trochę dłużej poczekać, no ale co zrobić? Co, już koniec zabawy? Tak.
Na dwór chcesz iść? No a to nie teraz, jeszcze chwilę. Jest wcześniej, jeszcze jest chłodno, musisz troszeczkę, wiesz co? Muszę zobaczyć. Dobra, jeszcze raz się teraz odezwę. Ignaś, poczekaj sekundeczkę. Bo jestem bardzo ciekawa, jak u was wygląda to wszystko w dużych miastach, jeżeli ludzie mieszkają w większości w blokach, jak to wygląda, gdzie oni się udają, czy jest takie skupisko ludzi, bo słyszałam, że w niektórych miastach wszyscy wychodzą i jest naprawdę skupisko, robią jakieś grille, nie grille, było coś tam, coś takiego słyszałam. Więc jestem ciekawa, gdzie wy się udajecie, jeżeli mieszkacie w blokach i czy jest tam właśnie sporo osób, czy również mają takie same plany, jak wy idziecie, wiecie co? Ojejku, że jednak robi się to skupisko, którego nie powinno być. My mamy taki komfort, że po prostu mamy bardzo duże podwórko, gdzie chłopcy mogą się wyciekać i gdzie jesteśmy bezpieczni, więc tutaj jest ogromny plus mieszkania w domku i właśnie i że mamy podwórko. Zobaczcie kochani, tutaj mamy całe zakupy, jakieś ogórciki pitne, chłopcy lubią chleb, bo my zawsze zamrażamy serek. Ja Dawid jakąś tutaj makrele kupił. Tu jeszcze jakąś inną rybkę. Proszę bardzo. Serek, jajka, ogóreczki i to jakaś kawa. Wow, więc ostatnio miałam taką, była bardzo dobra i teraz Dawid kupił ten, co ja, o, tą kremową taką piję. Więc spoko, mamy malinki tatar, który uwielbiam, kocham. Te fasolki też bardzo lubię, więc super. Owocki muszą być. Tutaj jakaś suróweczka widzę, drożdże. O, bo będziemy pewnie coś tam piec, jakąś pizzę czy coś. Tutaj jakaś kiełbaska, znaczy no, paróweczki i tu jeszcze cała torba. Dobra, zakupy już rozpakowane, nie pokazywałam wam wszystkiego, żeby was tutaj nie zanudzić. Mamy również klej, bo chcę z chłopakami dzisiaj coś tam fajnego porobić. Również mamy kolorowy papier, więc będziemy kombinować. Również Dawidowa przywiozła po Antosiu różne takie gry, więc mamy co robić. Ja robię sobie właśnie drugą już kawusię w ciągu tego dnia, może zjem sobie ponczusia, no i tyle, zobaczymy co tam będzie się później u nas działo. Fajnie też, że w sklepach jest tak, że wpuszczają właśnie po kilka osób, są preparaty do dezynfekcji rąk, to jest naprawdę na plus, żeby to choróbsko się nie rozprzestrzeniało, więc... Zalewamy kawusie, uwielbiam to parowanie i tak za mało. Dobra. Wczoraj piekłam ciasteczka, jak widzicie, tutaj niektóre są ponadgryzane albo odłamane przez moich chłopców. Są to kruche ciasteczka budyniowe, czyli dodajemy do tego proszek właśnie w budyniu. I za chwileczkę wam może powiem przepis, jakby były jakieś pytanka, bardzo, bardzo szybko się je robi. Dobra, więc powiem wam składniki. Jedna szklanka mąki, jeden budyń, 40 gramów o dowolnym smaku. Ja akurat wzięłam waniliowy bodajże. 2-3 łyżki cukru pudru. 100 gram zimnego masła i jedno jajko. Jak nie macie budyniu, to możecie zastąpić mąką ziemniaczaną go. Ale powiem wam, że ma naprawdę fajny smaczek przez ten budyń. Właśnie taki waniliowy, śmietankowy, no zależy jaki dodacie. I pieczemy około 12 minut w 180 stopniach do zarumienienia. Ja piekłam około 20, bo zrobiłam troszeczkę grubsze. Tutaj tak wygląda, nie jak coś sobie zatrzymajcie i jak będziecie, nie wiem czy będzie tutaj widać. I naprawdę śmiało róbcie, bo bardzo szybko i pyszne. Kochani, tak jak wam mówiłam, Dawida mama nam przywiozła kilka gier po Antosiu. To nie jest, poczekaj. I to jest tapi, to jest gra właśnie 4+, i rozkładamy, to jest planszówka. Zaraz wam pokażemy, o co w niej chodzi. Widzicie, tutaj mamy dwie kubki kart i na jaki kolor staniemy, mamy takie zadanie. No dawaj. Jeden. I bierzemy kartę taką. Uwaga. Znajdź trzy wilki. Tutaj. Trzy wilki musisz znaleźć. Gdzie są wilki? Pani, dzisiaj również mamy pierwszy dzień wiosny, więc nie mogło zabraknąć żonkilków. Tutaj mamy dwa takie bukieciki, więc w domu jest iście wiosennie. Jeszcze jakiś obrót trzeba położyć, ale muszę go wyprać. No i tutaj Stasiu malował, ale oczywiście już się znudził i wyciąga milion innych rzeczy. Ale chciałam wam właśnie pokazać, że u nas kwiatki zagościły. Troszeczkę się, kochani, do was nie odzywałam. Ale tak, u nas już jest godzina 17. I może niedługo będziemy robić jakąś kolacyjkę. Myślę, czy nie zrobić sobie jakiejś dobrej herbatki z cytrynką i z miodkiem przez ostatnie dni. To jest moje takie, wiecie co,
ulubiony napój, który sobie robię, siadam i mam pełen, pełen relaks. Bo w tym domu, powtórzę po raz kolejny, naprawdę można już zwariować, ale nic na to nie poradzimy, musimy jeszcze wytrzymać. A obawiam się, że to jeszcze długo potrwa. Więc tak, jedyne co mi zostaje, to po prostu odzywać się tutaj do Was, nagrywać vlogi, z dzieciakami bawić się. Dajcie znać, jakby wytrzymujecie tą kwarantannę. Czy już też byście chcieli wyjść gdzieś do ludzi, do przyjaciół, spotkać się i w ogóle? Bo ja bardzo. O, idzie Stachu. Idziesz się pokazać? Tak. To jest Stanisław. Pomachaj ładnie wszystkim. A tu jest Ignasiu. Też chcesz pomachać? No, to pomachaj. Jak tam w domu się siedzi z mamusią? Dobrze, tak. Dobrze? Wow. A do przedszkola już byś chciał wrócić? Nie. Jeszcze nie? Jestem nie, koronawirus jestem. Koronawirus jest, no masz rację, trzeba siedzieć w domku. Koronawirus! Przeniosłam Was tutaj do kuchni, ponieważ będę robiła sobie herbatkę, tak jak Wam wcześniej powiedziałam. Muszę wyjąć miodek. Tym razem taki zwykły, lipowy miodek. Damy sobie do herbatki, tak? O Jezio, ty znów chce się pokazać, no pokaż się, pokaż się. Właśnie tutaj mamy rzeżuchę. Wiem, że jeszcze do świąt jest daleko, ale tylko połowę wysypaliśmy. Mama, chcemy zobaczyć, jak mama, tutaj będzie. Co? Więc będziemy obserwować. Co? Stasiu gazetkę przegląda, tak? Bo ja chciałam Wam coś tutaj pokazać. Mi się strasznie spodobały farbki do jajek. Chociaż nie wiem, jak te święta w ogóle będą przebiegać w tym roku. No ale jajka można nawet pomalować, żeby pięknie wyglądały na stole wielkanocnym. Grześki, no poczekaj. Czekajcie, czekajcie. Ojej, no gdzie one są? Poczekaj. O, tu będą, o zobaczcie, takie pastelowe. O, nie mamy nic słodkiego w domu, znaczy mamy właśnie te lizaczki. One są ogólnie spoko, są z witaminką C, więc daję chłopcom. My ogólnie jesteśmy dzisiaj przygotowani, bo jest sobota, czyli standardowo jak co tydzień będzie w telewizji leciał Harry Potter, już trzecia część, więc naprawdę bardzo, bardzo szybko jakoś to leci. Będziemy oglądać sobie całą rodzinką, chyba że chłopcy zasną, bo powiem Wam, że ostatnio o godzinie 20 już śpią, ale za to wstają przed godziną 7, więc no, tak się zmieniało. Dajcie znać, czy Wy lubicie Harry'ego Pottera i czy oglądacie, bo my za każdym razem jak jest w telewizji śledzimy. Dobrze kochani, ja już będę się z Wami żegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vloga. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało i zostawcie subskrypcję. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Buziaki, trzymajcie się, pa!